Proszę Państwa, przeszło 70 lat temu, w kwietniu 1944 roku. Faszyści wymordowali mieszkańców wsi, które leżały tutaj, wsi folwarków, które leżały w tej części Puszczy Rudnickiej. Była to Gumba, były to Gajdzie, Skierdzimy, Kiernowo, te wszystkie okoliczne wsie, których mieszkańcy za pomoc udzielaną partyzantom zostali w bestialski sposób zamordowani. Zginęli albo od kul okupantów, albo spaleni żywcem w zabudowaniach. W roku 70. rocznicy tej strasznej zbrodni mamy okazję być tutaj, żeby oddać im hołd. Nie wiemy, ilu z nich jest tutaj pochowanych, bo oprócz mieszkańców tych terenów, tych folwarków i wsi, przebywali tu również uciekinierzy, którzy w gościnnej Puszczy Rudnickiej chcieli schronić się przed okropnościami wojny. Oni również tutaj spoczywają. Powoli staje się taką tradycją, że Stowarzyszenie Odra Niemen w każdym roku przyjeżdża tutaj na Wileńszczyznę, żeby remontować, odrestaurowywać kolejne miejsca pamięci. W ubiegłym roku była to kwatera żołnierzy Armii Krajowej w Dubiczach, a w tym roku właśnie ten leśny cmentarz w okolicach Gumby. To ten cmentarz właśnie został nam wskazany przez władze samorządu rejonu solecznickiego, żeby w tym 70. roku od tej strasznej tragedii nadać mu nową formę, tak aby godnie uczcić wszystkich tych, którzy tutaj spoczywają. Proszę o zabranie głosu pana mera Andrzeja Andruszkiewicza. Szanowny księże proboszczu, szanowni państwo, jeżeli ludzie zamieszkali na określonym terenie, chcą się czuć jednym narodem, muszą być spełnione pewne warunki. Jedne z nich to jest wspólna pamięć historyczna. I właśnie dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, my, obywatele litewscy i obywatele Polski, czujemy się jednym narodem, dlatego że nas łączy nie tylko jeden język, jedna wiara, ale właśnie ta wspólna pamięć historyczna. Dlatego bardzo chciałbym podziękować dla rodziny Gosiewskich, dla Stowarzyszenia Odra i Niemen, dla młodzieży z Polski, dla patriotycznej młodzieży wileńskiej i dla wszystkich tych, którzy przyczynili się, aby te zostało upamiętnione miejsce kolejnej kaźni na naszej Wileńszczyźnie, która od wieków była wielonarodowa, wielokulturowa, wielowyznaniowa i bardzo doświadczona na przeciągu ostatnich lat. Bo przecież tylko w czasie II wojny światowej tu, w tym miejscu i w średnicy kilkunastu kilometrów zostało spalonych kilka wsi wraz z mieszkańcami. Nie mówiąc o oddzielnych grobach zbiorowych i pojedynczych tu, w tej Puszczy Rudnickiej. Trzeba odkurzyć w pewnym stopniu, a także wetnąć nowe znaczenie w słowa ojczyzna, naród, obowiązek, Bóg, honor. Tak, aby nasza młodzież sprostała wyzwaniu XXI wieku. Jakie by oni nas nie czekali. To chcę wam bardzo podziękować dlatego za wszystko, co to jest. Za pracę, że tu jest pomnik odnowiony. Za pamięć, że wy wszystkie zebrali się i w modlitwie dzisiaj wspomnimy, że żeby tego nigdy nie powtórzyło się. Bóg zapłać. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu Ilonę Gosiewską, prezes zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen. Chciałabym zapewnić pana starostę Gerwiszek, że to jest początek naszej współpracy, że się będziemy tutaj spotykać na pewno na zaduszkach. Mieszkańcy nam też tutaj wspierali, informowali o tym miejscu, przechodzili, jak pracowaliśmy, byliśmy tutaj razem tak naprawdę i to jest nasza zawsze podstawa, żebyśmy pracowali ze wszystkimi, więc na pewno się będziemy spotykać przy okazji różnych uroczystości. My przyjeżdżamy z Polski z młodzieżą też po to, żeby się uczyć historii tych ziem, bo również u nas w Polsce takie miejsca odnawiamy i też dbamy o pamięć takich polskich nekropolii. Dlatego jestem niezmiernie dumna, że mogliśmy wspólnie, zarówno środowiska z Litwy, jak i środowiska z Polski, razem wykonać to wspaniałe zadanie i
mam nadzieję, że będziemy się tutaj wszyscy spotykać. Pozwolą Państwo, że przedstawię, że przeczytam, ponieważ nie chciałabym, żeby ktoś był pominięty w tych wszystkich naszych tutaj zadaniach i spisałam sobie środowiska i osoby, które pomogły nam wszystkim w realizacji tego zadania. Oczywiście na początku dziękujemy panu merowi Solecznickiego rejonu, panu Zdzisławowi Palewiczowi, który zaprosił nas do tego projektu, który wytyczył to miejsce i bez którego decyzji byśmy też nic nie mogli zrobić. Na liście podziękowań jest również pan wicemer rejonu Solecznickiego, pan Andrzej Andruszkiewicz. To dzięki niemu dzisiaj jest ta uroczystość i też cały czas wsparcie organizacyjne. Również pani kierownik Wydziału Oświaty rejonu Solecznickiego, pani Regina Markiewicz, która wydała decyzję, żebyśmy dużą grupą mogli nocować i żywić się w placówkach oświatowych tutaj w pobliżu. Bardzo też dziękujemy pani Mirosławie Szostak, dyrektorce szkoły w Białej Wace. Tam część grupy nocowała, karmiła się, mieliśmy świetne warunki. Bardzo również dziękujemy dyrekcji Wydziału Kultury rejonu Solecznickiego z panią Grażyną Zaborowską na czele, która wszystko nam też tutaj organizowała, udostępniała kontakty, wspierała organizacyjnie. No i przede wszystkim pani Lorecie Grigorowicz z Białej Waki, która też udostępniła nam Centrum Kultury w Białej Wace i tam mieliśmy takie miejsce pracy, które też było niezbędne do różnych czynności. Mamy również takie szczególne podziękowania dla pana Henryka Tomaszewicza, który jest właścicielem tutejszego tartaku w Jaszunach, który przekazał nam zupełnie gratisowo materiały na to drewniane obramowanie. To też jest wkład, tak zapewnię, że to jest jego wkład w to miejsce, żeby miejsce miało swoją wymowę i ona w tym swój udział. Natomiast jeszcze z Litwy oczywiście cała liczna grupa, która przyjeżdżała z Wilna. Członkowie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, którzy tworzą koło młodych przy Związku Polaków na Litwie. Kilkanaście osób regularnie brało udział przez te 2 tygodnie w pracach. Natomiast z Polski przyjechali do nas tutaj członkowie Grupy Edukacyjno-Historycznej Młot z Wrocławia, członkowie Stowarzyszenia Patriotycznych Głogów, członkowie Stowarzyszenia Draniema z Poznania oraz z Wrocławia, przedstawiciele również środowisk kibicowskich, którzy pojawiali się tutaj w tym miejscu i to też jest taka charakterystyka naszych działań, że często współpracujemy ze środowiskami kibicowskimi, którzy również mają ten takie zacięcie patriotyczne i byli tutaj kibice Chrobrego Głogów, Lecha Poznań, Lechii Gdańsk, Polonii Wilno i Śląska Wrocław. Także widzą Państwo, że środowisk jest dużo. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy razem wykonać to zadanie. Jestem bardzo dumna też z tego powodu i zapewniamy o tym, że będziemy się spotykać dalej. I wszystkim dziękujemy. Złożyli swoje życie za to, żeby mogli następne pokolenie żyć lepiej. Więc my dzisiaj, kiedy gromadzimy się na tym odnowionym cmentarzyku, pięknie odnowionym, tyle pracy, tyle serca włożone i tak szerzej, te przypomnienia, bo rzeczywiście nie tylko może sam pomnik, ale ta praca włożona w to jeszcze z większym serdecznie chwalą krzyżem, którym zostali wzniesione na grobie jego sług. Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Pobłogosław temnych krzyży, które zostały ustanowione na chrześcijańskich grobach, a ciała pod nim złożone wskrześ do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
najważniejsze, żeby właśnie razem robić. I najważniejsze to działanie edukacyjne, że młodzież z Polski i młodzież stąd Polska tak. I razem pracują tutaj pomimo granic, i uczą się historii. Tak, tam, wspólnej. Tak, to najważniejsze, to wielka wartość edukacyjna. Taka.